Ja i mój honor na to nie pozwala. Oddalił się i palnął sobie w łeb. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Znajdujemy się we Wrocławiu, dokładnie w stolicy Dolnego Śląska. Przed bardzo ważnym miejscem, który łączy historię Wrocławia tą, która tutaj była sprzed 70 lat i ta, która toczy się nieprzerwalnie właśnie teraz. To Villa Kolonia. W tej willi 6 maja 1945 roku generał Nichow, Hermann Nichow, który dowodził obroną Festung Breslau, podpisał bezwarunkową kapitulację niemieckiego garnizonu. 6 maja 1945 roku, kiedy generał Hermann Nichow, on właśnie dowodził Festung Breslau, obroną Festung Breslau, wchodząc do tej willi, przeczytał napis Villa Kolonia. To ja dzisiaj widzę ten sam napis, którą widział ten fanatyk broniący Wrocławia. To właśnie tutaj zakończyła się historia Breslau, a rozpoczęła się nowa historia. Historia polskiego miasta Wrocław. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest agencja SDP Nieruchomości. Zapraszam Was do środka. Poranek 6 maja 1945 roku w niedzielę był wyjątkowy, dlatego że nastała złowroga cisza w mieście. Nikt nie słyszał wybuchów, nie było strzelaniny, nie nadlatywały żadne samoloty, które rzucałyby bomby. Nagle przestały walić się domy, nie było słychać głuchego uderzenia pocisków o ściany budynków. To właśnie wtedy generał Nichow ogłosił bezwarunkowe zawieszenie broni. O 8 rano 1945 roku w niedzielę Wrocław przestał nagle się strzelać. Jeden z robotników przymusowych, pan Juszczak, wspominał, że cisza ta przenikała umysły i dusze. Niemcy rano zawołali nas, aby budować okopy, budować transzeje, barykady. I nagle usłyszeliśmy, że jest jakieś zawieszenie broni. Wszyscy staliśmy w osłupieniu. Czy to możliwe, żeby po 80 dniach non-stop wystrzałów, walki, bicia się fanatycznego Niemców z Rosjanami o Wrocław, nagle wszystko zniknęło? Tak, było to możliwe. O 8 rano, w niedzielę 45 roku, 6 maja, nastąpiło całkowite zawieszenie broni. A Juszczak wspomina, że ta cisza, która przenikała jego umysł, czasami nawet po 30 latach wchodzi dzisiaj do jego snu i budzi go z tego snu i z tego mroku, który w tamtym czasie rozgrywał się właśnie w Festung Breslau. Villa Kolonia to właśnie to miejsce, gdzie tą kapitulację podpisano. Ale zanim ją podpisano, wielogodzinny proces zawieszenia broni i podpisania kapitulacji cały czas toczył się przez niedzielę 6 maja 1945 roku. Natomiast, co jest ciekawe, kiedy wchodzi się do tego budynku, widać oryginalne elementy. I mało kto wie, że na przykład ta lampa gazowa pamięta generała Nichowa i jego sztab, którzy tymi właśnie schodami, być może opierając się o tą poręcz, wchodzili do willi, gdzie czekali na nich właśnie już oficerowie Armii Czerwonej i nastąpił akt kapitulacji. O fanatyzmie obrony Wrocławia świadczy taki dowcip powtarzany przez rosyjskich korespondentów wojennych. Otóż Armia Czerwona po zdobyciu Berlina kieruje się do Moskwy, aby świętować upadek Berlina i za chwilę koniec wojny. I nagle słychać wystrzały i wybuchy. Pytają się żołnierze dowódcy, czyżby to już strzelano w Moskwie na wiwat? Nie, to 6. Armia wciąż jeszcze nie potrafi zdobyć Wrocławia.
I właśnie na kanwie tego dowcipu można porównać tamten czas, który właśnie dział się w 1945 roku w Festung Breslau. Garnizon niemiecki, dowódcy garnizonu niemieckiego na czele z Hermannem Niehoffem doskonale wiedzieli, że kres nadszedł, że trzeba się poddać. Niehoff zebrał w swoim sztabie oficerów i dowódców wojsk, którzy bronili Wrocławia i powiedział krótko: Führer Hitler nie żyje. Berlin upadł, skapitulował. Sojusznicy ze wschodu i zachodu właśnie podali sobie ręce w sercu Niemiec. Dalsza obrona jest bez sensu, jest bezcelowa. Uważam, że każda ofiara, która będzie właśnie ofiarą dalszej obrony, walki, będzie zbrodnią wojenną. Myślę, że czas zakończyć tę walkę i podjąłem decyzję, aby przedstawić Rosjanom warunki honorowe, warunki kapitulacji. Nastąpiła cisza. Niehoff myślał, że większość jego oficerów dostanie szału. Jednak można powiedzieć śmiało, że 90% tych oficerów przyjęło ze zrozumieniem rozkaz Niehoffa. Jeden z nich podszedł tylko do niego na koniec i powiedział: szanuję pańską decyzję, panie generale. Rozumiem, że dalsza walka jest bezcelowa, ale ja nie będę brał udziału w podpisaniu kapitulacji. Proszę nie włączać mnie w delegację, która właśnie tutaj w tej willi Kolonia będzie podpisywała właśnie ten akt kapitulacji. Ja i mój honor na to nie pozwala. Oddalił się i palnął sobie w łeb. Jeszcze 6 maja rano 1945 roku gazeta niemiecka Schlesische Zeitung, przemianowana na frontową gazetę Festung Breslau, donosiła, że opór wobec Sowietów będzie trwał nieprzerwalnie. To był ostatni numer tej gazety. Nigdy więcej się już nie ukazała. Mimo tego, że ukazywała się ona we Wrocławiu przez dziesiątki lat. I właśnie wtedy Niehoff dostaje propozycję od Armii Czerwonej, od dowództwa 6 Armii, która atakuje i walczy z Niemcami o Festung Breslau, aby honorowo się poddać. Rosjanie gwarantują, że mienie osobiste żołnierzy zostanie zachowane, łącznie z odznaczeniami. Gwarantują również pomoc i medykamenty dla rannych żołnierzy niemieckich. Gwarantują spokój i nietykalność ludności cywilnej. Mało tego, mówią, że oficerowie niemieccy, którzy właśnie złożą broń, którzy poddadzą się, mogą nosić w niewoli białą broń, a generałowie i wyższą rangą dowództwo będzie miało w obozie jenieckim opiekę i takie traktowanie, jakie przysługuje właśnie wysokiej rangi oficerom. I to być może skłoniło Niehoffa do podpisania kapitulacji, ale jeszcze wcześniej, przed przyjazdem generała do willi Kolonia, do jego sztabu, dostało się kilku wysoką rangą duchownych niemieckich, którzy zaklinało generała, aby natychmiast zaprzestał walki o miasto. I wizyta gauleitera Wrocławia, Karla Hanke, który jeszcze na początku rozmowy mówił do Niehoffa, że należy bronić miasta. Niehoff odpowiedział: nie ma już czego bronić. Zaproponował Niehoff właśnie Hankemu strzelenie sobie w łeb. Tak, taką właśnie drogę, jaką wybrał ich wódz. Hanke stchórzył. Powiedział, że jest młody, że chce żyć, że chce uciekać. Te wszystkie wydarzenia spowodowały właśnie to, że główny dowodzący Festung Breslau podjął ostateczną decyzję, aby zjawić się tutaj i podpisać bezwarunkową kapitulację garnizonu wrocławskiego. I co jest najciekawsze, wszystko to, co tutaj w tej willi, to praktycznie rzeczy oryginalne. Niektóre z nich, gdyby potrafiły mówić, mogłyby nam opowiedzieć atmosferę właśnie tego wieczora 6 maja 1945 roku. I tutaj muszę powiedzieć jeszcze jedną fajną rzecz, ciekawą. Ta willa jest na sprzedaż.
Generał wspominał, że kiedy wszedł do salonu, przy stole siedziało 12 generałów rosyjskich. Kiedy go zobaczyli, wyprężyli się na baczność i oddali honory. Nie czuł, kompletnie niechow, że jest w jakiś sposób przez nich pogardzany. Wręcz przeciwnie, widział jakby ogromne zaciekawienie właśnie swoją osobą. I prawdopodobnie stół ten jest oryginalnym stołem, przy którym Niechow podpisał kapitulację Festung Breslau. Jak się go rozłoży całego, co też właśnie teraz czynię, to rzeczywiście 12 osób spokojnie przy nim może zasiąść. Niechow poznał swojego głównego przeciwnika, dowodzącego 6. Armią Rosyjską, generała Guzdowskiego. Guzdowski usiadł naprzeciwko Niechowa, a Niechow zapytał: przyszedłem poddać miasto, ale na honorowych warunkach. Generał sowiecki odpowiada: jak najbardziej, wszystkie pańskie warunki aprobuję. I wtedy pojawił się na biało ubrany ordynans, który wniósł na tacy 2 kieliszki wódki. Guzdowski zaproponował, aby Niechow wypił toast. Odmówił. Guzdowski zorientował się, być może myślę, że kieliszek jest zatruty. Ostentacyjnie wziął mój kieliszek, wypił wódkę i kazał podać następny alkohol. Kiedy na stole pojawiła się druga taca, wypełniona toastami, czyli kieliszkami napełnionymi wódką, namawiano jeszcze raz Niechowa, aby wzniósł toast. Niechow wspomina, że delikatnie wziąłem kieliszek, zamoczyłem w usta. To spowodowało, że na twarzach rosyjskich generałów pojawił się szczery i prawdziwy uśmiech. Jeden tylko z nich przyglądał się spod łba. Był to komisarz polityczny. I on głęboko i przenikliwie, takim nawet nienawistnym wzrokiem, świdrował całą moją postać. Niechow przeczytał warunki kapitulacji, praktycznie wszystkie takie, jakie żądał. Jedyna rzecz nie dawała mu tylko spokoju. Nie widział, co będzie z jego oddziałami SS, dlatego że w warunkach kapitulacji nie było o nich mowy. Więc zapytał generała sowieckiego, a oddziały SS, te, które bronią Wrocławia, czy będą miały takie same traktowanie jak oddziały Wehrmachtu, Volkssturmu czy Hitlerjugend? Oczywiście, powiedział Guzdowski, jak najbardziej. Oficerowie i żołnierze SS będą podobnie traktowani jak inni. I wtedy Niechow wspomniał, że poczuł olbrzymią ulgę. Zapewnił swoim ludziom bezpieczeństwo, ludności cywilnej oczywiście też. I postanowił podpisać akt bezwarunkowej kapitulacji Festung Breslau. Dopiero później wspominał, że zrobił wielki błąd, bo żadne z tych żądań, ani żaden z tych punktów nie został przez Rosjan spełniony. Kiedy generał Niechow odkręcił swoje wieczne pióro, nastała cisza. Wszyscy przyglądali się ręce, która składa podpis bezwarunkowej kapitulacji twierdzy Wrocław. W tej ciszy było nawet słychać, jak starówka drapie o papier. A w tym samym czasie w rynku, właśnie we Wrocławiu, jeszcze Breslau, sekretarze, NSDAP-owcy, ci, którzy wierzyli w Hitlera, palą swoje mundury. Uciekają na wyładowanych samochodach. Młodzież Hitlerjugend oraz żołnierze Wehrmachtu rozbijają sklep. Cywile dołączają do nich. Mówi się i wspomina, że rynsztokiem wtedy lały się wino i wszelkie alkohole w rynku wrocławskim. Rzeźnicy rozdają kiełbasy. Rozbijane są magazyny, wyciągana mąka, cukier. Jeden z pamiętających tamte wydarzenia, lekarz w tamtym czasie, który był w twierdzy Breslau, wspominał, że panowała atmosfera taka wisielcza, złowroga, a jednocześnie jakieś ulgi, jakby coś, co nagle się skończyło i nigdy się już nie powtórzy. A w tym samym czasie, właśnie po podpisaniu bezwarunkowej kapitulacji, kiedy komisarz sowiecki opuszcza salon, generałowie rosyjscy są rozluźnieni. Na stół wnoszone są przekąski. Zimne, gorące, są nawet owoce morza. Na Niechowowi leje się coraz więcej wódki. Wznosi się toasty za komendanta Festung Breslau.
wiercą w brzuchu dziurę generałowi, rosyjscy oficerowie, pytając go, czy Hitler naprawdę nie żyje, czy Hanke rzeczywiście uciekł z Wrocławia, jak długo tak naprawdę twierdza mogła się jeszcze bronić. Mało tego, głównodowodzący Łuzdowski wznosi toast i mówi do Niehoffa: Haspadin generał, pije za pańskie zdrowie. Wczoraj wrogowie, dzisiaj przyjaciele. Będziemy jeszcze sojusznikami. Niehoff jest przygaszony. Coraz więcej toastów. Ta luźna atmosfera przygasza go i pognębia. W pewnym momencie dziękuje i prosi, aby mógł udać się na górę i spocząć w jakimś wygodnym łóżku. Przypomniał mi się jeszcze jeden epizod. Relacja Niemców, kiedy żołnierze niemieccy opuszczają Festung Breslau. Jedna z kobiet podeszła do niemieckich weteranów i jednemu z żołnierzy splunęła w twarz. Niemiecka kobieta powiedziała: to wszystko przez was. Dlaczego, kiedy mogliście, nie zakończyliście tego wcześniej? Jakiś oburzony folksturmista podszedł do tej kobiety i uderzył ją w twarz. Powiedział: głupi ludzie, straciliście rozum. Dla nas wojna się skończyła, a wy dopiero zobaczycie, co Rosjanie wam pokażą i co Rosjanie potrafią. Rosjanie rozpoczęli terror i gwałty na potężną skalę, kiedy Wrocław upadł. Dotykam zegara, który w willi Kolonia nieprzerwanie odmierza czas od 6 maja 1945 roku, kiedy podpisano tu bezwarunkową kapitulację twierdzy Breslau. Moim marzeniem byłoby przyjechać tutaj za 2 lata i zobaczyć wspaniałe muzeum. Muzeum, które odda tamten czas, tamten dramat i tą złowrogą ciszę, którą wspominał właśnie robotnik przymusowy, kiedy nastąpiło 6 maja zawieszenie broni. Chciałbym zobaczyć wszystko to właśnie w tym miejscu i chciałbym, aby inni ludzie, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, mogli poczuć właśnie tamten czas, czas tej dramatycznej przeszłości. Wierzę, że ktoś z samorządu albo ktoś, kto kupi tą willę, właśnie na taki pomysł wpadnie. Myślę, że nie tylko moim marzeniem, ale też wielu innych ludzi, którzy interesują się trudną historią XX wieku, którzy interesują się historią Festung Breslau, byłoby zobaczyć właśnie w tej willi to nowoczesne i jak najbardziej multimedialne muzeum poświęcone właśnie tej kapitulacji. Dziękuję wam bardzo, że wspieracie nasz kanał. Bardzo dziękuję za każdego suba, który od was dostajemy, za łapki w górę i oczywiście za dzwoneczek, bo to przypomina wam o następnych naszych odcinkach. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zapraszam was również do odcinka o rzeźniku Festung Breslau. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych przygodach z History Hiking. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas m.in. Adamigo 50, Awid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Artur Chojecki, Gildorf K, Ola Kałuża, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślemp. Ogromnie wam za to dziękujemy.